staraliśmy się ten mecz wygrać, bo niestety do tej pory nam nie szło w naszej hali, nie udało się. No, zabrakło przede wszystkim skuteczności rzutowej, parę błędów. Szczecin odjechał na 4-5 bramek w pierwszej połowie. W drugiej próbowaliśmy zniwelować. Początek drugiej połowy nie najgorzej to wyglądało. Później był taki przestój, 2-3 bramki Szczecin rzucił, my nie rzuciliśmy i odjechali na 7-8 bramek. Staraliśmy się grać do końca, żeby jak najlepszy wynik był. Wiadomo, tutaj zmiana trenera, każda taka zmiana powoduje nową siłę. I też spodziewaliśmy się, że zespół wyjdzie i wyszedł. Wyszedł na nas bardzo mocno, z bardzo mocnym nastawieniem, żeby po prostu te punkty się pobić, oczywiście mówiąc w cudzysłowie. Rzeczywiście tak jak mówi Gorbi, początek bardzo wyrównany. Odskoczyliśmy na chwilę, ale Doshi nas pobronił Malcher. My trochę źle rzucaliśmy nieprzygotowanych pozycji. Po tym mecz równo udało nam się odskoczyć, znowu u nas Stojkowicz się włączył. Także to zadecydowało. Potem już stopniowo ta przewaga rosła. Cieszę się. No. W naszym przypadku skuteczność nas zupełnie zawiodła, bo szczególnie w sytuacjach sam na sam to zadecydowało, bo wyprowadziliśmy w całym spotkaniu 17 ataków szybkich, tylko 10 skutecznych. I tu, co kolega podpowiada, Stojkowicz włączył się i tam nam odbił parę tych piłek. Gwardia w tym fragmencie gry z 10 kontr rzuciła 8. Także tu była dość duża przewaga i to samo w rzutach karnych. Tego nam zabrakło. No jest to o tyle niepokojące, że troszeczkę za dużo tego było. Mam na myśli te rzuty w sytuacjach takich przysłowiowych, stuprocentowych. Jest nad czym pracować. Myślę, że ta piątka ludzi, których dzisiaj nie było, myślę, że Państwo wiecie, o kim mówię, Puksewicz, Płócienniczak, Kłoda, Ciosek, też do nas dołączą i te kontuzje wyleczą i będzie nam o tyle łatwiej, aby nawet z takim zespołem jak Szczecin nawiązać jeszcze większą walkę.